Klient zapoznaje się z naszą ofertą ogólnie agroturystyczną, tej turystyki wiejskiej, z naszą salą, ze zwierzyńcem i tak dalej. Ma coś za to w zamian, za co nie płaci, czyli przejażdżka konno, bryczką, tym tramwajem zabytkowym, można jechać na pole. Mamy poczęstunek gorący zawsze, jakaś taka fajna potrawa regionalna. A jeżeli chodzi o sam bazar, to oprócz naszych produktów, gdzie robimy, mówię, te tradycyjne wędliny na bazie własnego mięsa wołowego, tudzież wieprzowiny ściąganej od rolników, mamy produkty z sieci dziedzictwa kulinarnego Warmia, Mazury, Powiśle. I tutaj całe spektrum tych produktów tradycyjnych, od nabiału, przez sery farmerskie, jakieś maślanki, twaroszki. Twaróg kozi mamy własny, ale resztę ściągamy na przykład z rozogów od pana winiarka. To jest bardzo fajna taka, też członek dziedzictwa kulinarnego, duże gospodarstwo rolne, ekologiczne. Potem mamy miody lokalne z Nowicy, z Gronowa Elbląskiego. Mamy mąki z pod Grunwaldu od pana Hilara, ekologiczne, gdzie tam te kamienie, te żarna są napędzane siłą wody, prawda? Mamy też nabiał bardzo ciekawy z takich małych mleczarni. Także klient, który nas odwiedza, może zakupić w jednym miejscu te spektrum produktów naturalnych.